Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Już za chwilę na tej scenie staną osoby, które odbiorą statuetki za najlepsze produkty i usługi, wdrożone innowacje oraz dla wyróżnionych samorządów. Przed nami zatem, drodzy Państwo, wyjątkowy wieczór. Dziś wyjątkowym bowiem godłem teraz Polska nagrodzone zostaną firmy i instytucje, którymi z dumą możemy chwalić się przed całym światem. A dla nas spędzenie tego wieczoru wspólnie z Państwem w tak znakomitym gronie traktujemy jako ogromne wyróżnienie. Agata Konarska i Radek Brzuska. Jeszcze raz dobry wieczór. Laureaci konkursu Teraz Polska należą do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, a charakterystyczne biało-czerwone logo i godło słusznie kojarzy się z najwyższą jakością. To znak rozpoznawczy tych, których działanie determinuje pasja i jasno wytyczony cel. To prestiżowe godło trafiło już do ponad 600 laureatów, a dziś poznamy kolejnych. Wręczanie statuetek poprzedzi wystąpienie profesora Michała Kleibera, przewodniczącego kapituły Teraz Polska, oraz Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Panów bardzo serdecznie zapraszamy na scenę. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. W imieniu kapituły Polskiego Godła Promocyjnego witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, w szczególności dostojnych przedstawicieli rządu, parlamentu, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, organizacji społecznych. Bardzo serdecznie witam laureatów naszego konkursu, także nominowanych do naszego godła. Godła, który jest wedle badań opinii publicznej co do jakości produktów, usług najbardziej prestiżową nagrodą w Polsce. Witam także wszystkich Państwa przybyłych na naszą coroczną uroczystość. Jestem bardzo wdzięczny za obecność. Już wielu z Państwa było z nami na pewno wielokrotnie. Liczymy na obecność także w przyszłych latach, a dzisiaj zobaczymy, kto otrzyma to zaszczytne wyróżnienie. Szanowni Państwo, od pierwszej edycji... Od pierwszej edycji konkursu Teraz Polska minęło już wiele lat. W międzyczasie sytuacja w naszym kraju bardzo się zmieniła. Nasze społeczeństwo dojrzało, stało się świadomymi, często patriotycznymi konsumentami. I to może tylko świadczyć o jednym, że godło Teraz Polska jest potrzebne, teraz i dziś. Polacy potrafią wybierać dobre produkty, dobre usługi, szczególnie jeśli mogą korzystać przy okazji z podpowiedzi pięknym biało-czerwonym znakiem Teraz Polska. Wszystko to sprawia, że godło Teraz Polska wzbudza ogromne zaufanie, a jak pan profesor powiedział, jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem jakościowym w Polsce. To zobowiązanie, bo nagroda jest honorem, ale jednocześnie zobowiązaniem do reprezentowania marki Polska. Otóż to zobowiązanie dotychczas zostało przyznane ponad 650 naszym przedsiębiorcom oraz od pewnego czasu przyznajemy nagrodę Wybitny Polak dla osób, które rozsławiają nasz kraj i mamy już 20 takich laureatów. Proszę Państwa, dzisiaj to grono się powiększy o 25 przedsiębiorców i 3 samorządy gminne. Do kogo trafią te statuetki, dowiemy się za chwilę. Poznamy także 2 kolejnych wybitnych Polaków. Tym razem ten zaszczytny tytuł trafia do twórców polskiej kultury. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nasi laureaci świadczą o sile naszej gospodarki, kultury, o polskiej jakości, o naszych możliwościach. Cieszę się, że to grono znowu się powiększy. Jestem przekonany, że tegoroczna gala kolejny raz dowiedzie, że nasze sukcesy można mierzyć polskimi markami. Oby tych marek było jak najwięcej. Szanowni Państwo,
Nie byłoby konkursu Teraz Polska bez ludzi zaangażowanych, którzy od początku wierzą w to, że ten biało-czerwony znak może przynieść sukces. Chciałbym bardzo dzisiaj podziękować wszystkim tym, którzy przez te lata wspierają nas i pomagają. Oczywiście również bardzo dziękuję mediom, bez których o Teraz Polsce nie byłoby w ogóle słychać. Dzisiejsza uroczystość jednak jest przede wszystkim przeznaczona dla polskich marek, dla ludzi i firm, które je tworzą. A polskie marki to Polacy, przedsiębiorstwa, społeczności, gminy, to wszyscy ci, którzy budują naszą siłę. Mam nadzieję, że tak jak Państwo podzielacie ze mną fakt, że możemy być z tego bardzo, bardzo dumni. Szanowni Państwo, otwierając oficjalnie galę finałową kolejnej edycji konkursu Teraz Polska, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na tę uroczystość. Tak jak powiedziałem, w nadziei, że będziemy się widywać co roku także w przyszłości. Dziękuję partnerom, sponsorom, instytucjom i wszystkim osobom, które wspomagają nas w realizacji tej pięknej misji. Gratuluję wszystkim laureatom godła Teraz Polska, także nominowanym do tego godła. Dzisiejszy dzień to jest wasze święto. Wszystkim Państwu życzę miłych wrażeń z całego wieczoru i niesłabnącego poczucia dumy z osiągnięć naszych laureatów, które są osiągnięciami nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym na scenę zaprosić pana wicepremiera, pana Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. To jest dla mnie prawdziwy zaszczyt, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w gali konkursu Teraz Polska. Pamiętam, że kiedy rok temu spotkałem się z Państwem, mówiłem o nadziejach. Mówiłem o nadziejach, które wyrastają przede wszystkim z wysiłku, przedsiębiorczości, kreatywności, poświęcenia polskich przedsiębiorców. Mówiłem też o planach rządu, w jaki sposób chcemy polskich przedsiębiorców, polską przedsiębiorczość, polski kapitalizm i wolny rynek wspierać. Pewnie część z tych zapowiedzi, z tych nadziei udało się zrealizować. Staraliśmy się w miarę możliwości nie przeszkadzać, staraliśmy się w miarę możliwości pomagać, ale z jednego na pewno możemy być wspólnie dumni. Polska gospodarka jest dzisiaj jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek w Europie i mówiąc szczerze, jedną z lepiej rozwijających się gospodarek świata. I chcę powiedzieć, że to jest, mam tego pełną świadomość, że to jest Państwa zasługa, czy to jest zasługa polskich przedsiębiorców, którzy od już ponad ćwierć wieku budują zręby takiej prężnie rozwijającej się gospodarki. Tym, co nas pewnie wszystkich łączy, jest idea patriotyzmu gospodarczego. Zawsze warto być patriotą, bo to jest wartość sama w sobie, ale patriotyzm gospodarczy po prostu się także opłaca. I widać to właśnie po wzroście takich nastrojów wśród konsumentów, nastrojów, żeby wspierać polskie firmy, żeby kupować w polskich sklepach, żeby doceniać polskie produkty. Myślę, że od lat nikt nie musi nas przekonywać do hasła dobre, bo polskie. Ale po tym kolejnym roku sukcesów polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki warto powiedzieć także polskie, czyli dobre. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, wszystkim nominowanym i życzę miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo panu premierowi. Tym bardziej po tym wszystkim, co powiedział pan premier, myślę, że statuetkę za najlepszy produkt, usługę, innowację, właściwie wszystko w jednym powinno otrzymać Teraz Polska. Co ty na to? Radku, sugerujesz, że kapituła powinna sama siebie nominować za własne zasługi? No pomyśl, to wcale nie jest zły pomysł. Co państwo na ten temat sądzą? My myślimy, drodzy państwo, że brawa dla wszystkich osób zaangażowanych w program Teraz Polska są najlepszą nagrodą i są jak najbardziej zasłużona. Zatem wielkie brawa.
A przed nami, drodzy Państwo, nagrody w kategorii produkty, które zostaną wręczone przez pana premiera Jarosława Gowina i profesora Michała Klejbera. Zapraszamy wręczających na scenę. Pora poznać szczęśliwą trzynastkę. Mhm. Czy to jest ten moment? Tak. Zaczynamy. Szczęśliwą trzynastkę, szanowni państwo, otwiera firma, która jak mało kto potrafi zadbać o ciepłą atmosferę. Jej specjalnością jest produkcja systemów elewacyjnych. Oferują sprawdzony system dociepleń na styropianie. A w Polsce takim sposobem docieplono już 100 milionów metrów kwadratowych elewacji, co przekłada się na około 600 tysięcy domków jednorodzinnych. Zdumiewające. To prawda. Godło Teraz Polska wędruje do firmy Bolix za system dociepleń na styropianie wykończony tynkiem silikonowym. Statuetkę odbierze dyrektor sprzedaży, pan Leszek Sławiński. Panie dyrektorze, prosimy o pozostanie na scenie. My pozostajemy w tematyce szczelności. Pamiętasz te czasy, kiedy w chłodne dni regułą było podkładanie ręczników pod ramy okien? Te metody i te czasy bezpowrotnie minęły. A stało się tak między innymi dzięki stworzeniu zupełnie nowego produktu do montażu stolarki otworowej. Jest to system, który gwarantuje szczelność stolarki otworowej. Po zamontowaniu eliminuje mosty termiczne, zapobiega tworzeniu się pleśni, grzybów we wnętrze okiennej. Spełnia nawet te normy, które w życie wejdą dopiero w 2021 roku. A to wszystko opracowane zostało przez firmę rodzinną Stropex, której współwłaścicielkę, panią Renatę Bruzi, serdecznie zapraszamy na scenę po odbiór statuetki. Za godło Teraz Polska dla systemu Stropex Emo energooszczędny montaż okien. Widzę mnóstwo kolorów tutaj wśród państwa i to jest też doskonały moment, żeby sprawdzić, czy jak każda kobieta doskonale znasz się na barwach, bo my, mężczyźni, jesteśmy znani z tego, że słabo je rozpoznajemy. Biel, no właśnie, tak, takie kolory jak biele, kri, czy kolory metalizowane, to jeszcze jesteśmy w stanie jakoś zrozumieć i rozpoznać, ale na przykład kolory, które nazywają się szampańskim złotym, no, srebrnym matem, czekoladowym metalikiem. Brzmi cudnie, przyznają panie. Ale to także prawdziwy kalejdoskop możliwości, jakie prezentuje firma Ospel i jej modułowa, podtynkowa seria Sonata, zawierająca zróżnicowany asortyment sprzętu elektroinstalacyjnego. Ramki zewnętrzne z tej serii wykonane są ze szkła, aluminium, drewna, kamienia, czego dusza zapragnie. Cała seria Sonata zostaje wyróżniona godłem Teraz Polska, a statuetkę w imieniu firmy Ospel odbierze prezes zarządu, pan Władysław Zając. Była mowa o szczelności okien, czas zatem na dachy, o ich paroszczelności, tłumieniu hałasu, odporności na grzyby i pleśnie decydują między innymi uszczelniające produkty butylowe. Występują one w postaci wstęg, sznurów i laminatów. Najczęściej, jak państwo doskonale wiedzą, butyl wykorzystywany jest jako część taśm kominowych i kalenicowych. Doskonale państwo to wiedzą, prawda? Ale warto zaznaczyć, że w Polsce tylko firma A i B dostarcza mieszanki butylowe również w beczkach, co jest doskonałą wiadomością i jest wyjątkowe na skalę europejską. Drodzy państwo, godło Teraz Polska za serię Elastlock trafia do firmy A i B. Statuetkę odbierze wiceprezes zarządu, pan Ryszard Szpura. Zapraszamy. To po tych damskich tematach o kolorach, o butylu, kobiety to uwielbiają, nadszedł czas na wybitnie męski temat. Będziemy teraz mówić o spełnionym marzeniu wielu użytkowników olejów silnikowych. Słucham. Należysz do nich? No, zobaczysz za chwilę. Każdy chciałby mieć jeden uniwersalny olej do samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników rolniczych. Czy mówisz o takim oleju, który łączy w sobie wymagania obu klas jakościowych? Tak, właśnie. I E9. Tak. A także, co nie było do tej pory spotykane, również klas E4 i E7. Mhm.
Jak widzisz, na męskich tematach znam się całkiem nie gorzej niż ty. Doskonale. Żapoba. Szanowni Państwo, godło Teraz Polska trafia do firmy, która swoje oleje silnikowe sprzedaje w 84 krajach świata. Statuetkę za olej silnikowy Turdus PowerTech odbierze w imieniu firmy Lotus Oil wiceprezes zarządu pan Jakub Jarosz. Piękna i ciepła aura za oknem sprzyja sięganiu po lekkie napoje, także alkoholowe. W tym oczywiście, a może przede wszystkim, po cydry. I myślę, że z czystym sumieniem możemy polecić Państwu produkt, który skradł serca Polaków i już podbija także rynki w Europie, Azji i Afryce. No, kto jeszcze nie poznał smaku cydru dobrońskiego, szybko musi nadrobić zaległości, może nawet dziś wieczorem. Charakteryzuje się on bowiem delikatnym, słodko-kwaśnym smakiem pachnących jabłek, dojrzewających oczywiście w polskich sadach. Godło Teraz Polska otrzymuje cydr dobroński, produkowany i dystrybuowany przez firmę Jantoń. Statuetkę odbierze prezes zarządu, pan Jacek Jantoń. Zapraszamy. Od cydru zaczęliśmy nasze przygotowania do letniego pikniku. Do kompletu brakuje tylko czegoś bardziej konkretnego, mięsnego, otulonego dębowym dymem szynki, czy też muśniętego przyprawami. Radku, najwyraźniej marzysz o produktach firmy Henryk Kania, które na dobre już zagościły w polskich domach. Smak wielowiekowej tradycji polskich wędlin zawędrował również daleko poza granice naszego kraju, kusząc fantastycznym aromatem. Z ogromną przyjemnością ogłaszam, że produkty z linii Henryk Kania i Henryk Kania Maestro otrzymują godło Teraz Polska. Statuetkę odbierze, a jakże we własnej osobie, przewodniczący Rady Nadzorczej pan Henryk Kania. Zapraszamy. Trzeba przyznać, drodzy Państwo, że o polskich odkryciach coraz częściej z uznaniem mówi cały świat. Dobrym przykładem są palniki do spalania biomasy, które mają najnowocześniejsze rozwiązania na całej kuli ziemskiej. Coś mi się wydaje, że mamy spore szanse także dzięki temu na czystsze powietrze. Oby jak najszybciej. Mhm. Dla mnie z kolei ciekawostką jest to, że taki nowoczesny, opalany peletem palnik można zainstalować właściwie w każdym rodzaju kotła. Olejowym, gazowym, a nawet węglowym. Proszę Państwa, za tym wszystkim stoi firma Pelas X, której prezesa zarządu, pana Michała Brzeskiego, zapraszam po odbiór statuetki. Godło Teraz Polska zostało przyznane za palniki do automatycznego spalania biomasy typu pelet linia Revo. Zapraszamy. Z pewnością są wśród nas osoby, które nigdy nie marzną i gdybym miał stawiać, kto to taki, no to prawdopodobnie byliby to przedstawiciele firmy, która wie, jak wyprodukować automatyczne kotły centralnego ogrzewania. Mają kompaktowe wymiary, więc może ci Państwo mają taki kompaktowy model gdzieś przy sobie, na przykład schowany głęboko w kieszeni. No, aż tak małe nie są, ale mieszczą, drodzy Państwo, w sobie mnóstwo praktycznych funkcji. Samoczynny zapłon, spalanie biomasy, pelet mikroprocesorowy, sterownik, wentylator wyciągowy i wiele więcej, o których wie tylko jego producent, firma Defro. Godło Teraz Polska otrzymuje niskoemisyjny automatyczny kocioł na pelet BioSlim, a statuetkę odbierze szef biura marketingu, pan Dariusz Błaut. Ciekawa jestem, czy gdybym miała pod ręką drukarkę 3D, to mogłabym sobie wydrukować taką piękną statuetkę, którą nasi drodzy laureaci trzymają w rękach, a może coś z biżuterii? Mogłabyś, są takie drukarki, ale teraz powiemy o nieco innych, bo drukarka 3D M200 jest wykorzystywana głównie w branży medycznej, przemyśle i motoryzacji. Zortrax to natomiast lider polskiego rynku druku 3D. Godło Teraz Polska za drukarkę 3D Zortrax M200, która podbija świat i jest uznawana za najlepsze urządzenie desktopowe oraz najlepsze urządzenie plug and play, odbierze prezes zarządu firmy Zortrax, pan Rafał Tomasiak. Zapraszamy.
My, panowie, bardzo doceniamy to, że kobiety dbają o swój wygląd. Jednym z tych takich bardzo pracochłonnych elementów jest piękny makijaż. Swoją drogą, pięknie dziś wyglądasz, Agato. Naprawdę bardzo jestem dziękuję. Zachwycony. Ale nieraz byłem świadkiem, tak jest, wielkie brawa dla Agaty Konarskiej. Ale nieraz byłem zdruzgotany, widząc, ile potem czasu zajmuje zdjęcie tego z twarzy. A widzisz, i tu się nie pomyliłeś, bo niekoniecznie tyle to musi trwać, mój drogi. Wystarczy, że miałbym przy sobie magiczną rękawicę i trochę wody. A makijaż, a nawet maseczkę usunęłabym bardzo, bardzo szybko, łatwo i przyjemnie. Zaskoczony pewnie. No, bardzo, ale wiem. No właśnie, że jest taka magiczna wręcz rękawica, która jest odpowiednia dla każdego rodzaju cery, również alergicznej, i czyni skórę bardziej elastyczną i wygładzoną. Powiedzą panowie, pewnie jesteście najbardziej zaskoczeni, czary, a jednak te czary urzeczywistniła firma Fenicopter. Godło Teraz Polska otrzymują rękawice do oczyszczania twarzy Glove on the Go i Glove Comfort. Zapraszamy panią prezes Monikę Żochowską po odbiór statuetki. Drodzy państwo, skoncentrowanie się na potrzebach osób niepełnosprawnych to fantastyczny gest, który ułatwia im życie. Widzieć więcej to hasło firmy, która swoją uwagę skupia na dostosowaniu obiektów dla osób niewidomych i niedowidzących. Tak też jest w przypadku multimedialnych terminali informacyjnych, które wyglądają jak infokioski, ale informacje są tam udostępniane dźwiękowo i przy użyciu wypukłych map z opisami brajlowskimi. To świetne rozwiązanie, które znajduje swoje zastosowanie w parkach, na dworcach, na lotniskach czy w urzędach. I to rozwiązanie zdecydowanie zasłużyło na godło Teraz Polska. Statuetkę za multimedialny terminal informacyjny odbiorą założyciel firmy Altix, pan Marek Kalbarczyk, i prezes, pan Adam Kalbarczyk. Zapraszamy panów. Gratulujemy. Znowu powrócę do kolorów. Twój ulubiony temat dziś wieczorem. Dzisiaj zdecydowanie, jak patrzę na państwa, to rzeczywiście... Cudowną kolorową publiczność. Czy wiesz, jak nazywa się kolor pomiędzy... O odcieniu. Pomiędzy niebieskim a cyjanem. Ja nie wiem, jak wygląda cyjan, ale powiedzmy między niebieskim a cyjanem. Mam coś bardzo konkretnego na myśli, ale dam ci szansę. Odpowiadający barwie czystego nieba w słoneczny dzień. Podejrzewam, że znasz odpowiedź na to pytanie. Już tak. Podobnie teraz jak już tak. Tysiące koneserów serów pleśniowych. Lazur. Zgadza się, proszę państwa, już od niemal 90 lat firma pracuje nad oryginalnymi recepturami szlachetnych serów pleśniowych z pasteryzowanego mleka krowiego. Świetnie znamy smaki lazura błękitnego, turkusowego, złocistego i wielu innych. Dzisiaj wyróżnione godłem Teraz Polska zostają sery pleśniowe Lazur i sery topione Lazuretta. Statuetkę w imieniu Spółdzielczego Związku Grup Producentów Rolnych Lazur odbierze pani wiceprezes zarządu Małgorzata Gęsicka. Proszę państwa, na tej wspaniałej scenie widzimy teraz szczęśliwą trzynastkę tegorocznych laureatów w kategorii produkty. Państwa praca została zauważona, doceniona i nagrodzona. Gratulujemy. Wielkie brawa. Jest ogromny sukces, aby znaleźć się w tym nielicznym gronie i stanąć na tej scenie. Dziękujemy bardzo wręczającym, dziękujemy wszystkim laureatom wyróżnionym. Zapraszamy do zajęcia państwa miejsc. Jeszcze zaprosimy państwa na tę scenę. Proszę się nie obawiać, jeszcze będzie okazja do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia wszystkich laureatów, po to, by na długo zapamiętać ten wyjątkowy wieczór. Ale to na zakończenie naszej gali. A przed nami, drodzy państwo, okazja, by poznać kolejnych laureatów, wyjątkowe postaci, instytucje dzisiejszego wieczoru. Zapraszamy na scenę teraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, pana Adama Hamryszczaka. Panie ministrze, zapraszamy i prosimy o zabranie głosu.
Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę być z Państwem podczas tego wspaniałego wydarzenia. Chciałbym powiedzieć jedno. Godło Teraz Polska świetnie wpisuje się w patriotyzm gospodarczy. Godło Teraz Polska to znak, który pokazuje, że produkty są zarówno innowacyjne, są świetne pod względem jakościowym, są również użyteczne, są funkcjonalne, ale cieszą się również satysfakcją klientów. Ten znak sprawdził się przez ponad ćwierćwiecze i życzę zarówno Państwu, ale także sobie, aby przez kolejne dziesięciolecia ten znak również świetnie wpisywał się w polską gospodarkę. Dziękuję serdecznie i życzę Państwu sukcesów z całego serca. Dziękujemy bardzo, panie ministrze, i prosimy o pozostanie na scenie, bowiem już za chwilę na niej pojawią się laureaci Nagród Teraz Polska w kategoriach najlepsze usługi, innowacje i samorządy. Statuetki zostaną wręczone przez pana ministra Adama Hamryszczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz prezesa Krzysztofa Przybyła, którego prosimy o dołączenie do nas. Wręczający są na miejscu. Pora, by dołączyli do nich nagrodzeni i wyróżnieni. Czy wiecie państwo, że jest w Polsce teatr, który w swoim repertuarze posiada wyłącznie polskie sztuki komediowe, prezentowane przez najlepszych polskich aktorów i jest gotowy wystawić je w dowolnie wskazanym miejscu? Warto zaznaczyć, że to pierwszy teatr w Polsce, który już za chwilę zostanie wyróżniony godłem Teraz Polska. Statuetka Teraz Polska zostaje przyznana krakowskiemu teatrowi Komedia za działalność związaną z produkcją i wystawianiem przedstawień artystycznych. Zapraszamy po odbiór statuetki panią prezes zarządu Annę Stasiak-Apelską. Jedna z największych scen na świecie, na której się znajdujemy, ma ponad 1000 metrów kwadratowych. Jest ogromna, ale ponad 10 razy większa jest powierzchnia wystawiennicza, jaką dysponuje organizator targów MT Targi Polska. Każdego roku organizowane przez nich targi odwiedza 80 tysięcy zwiedzających, a swoją ofertę prezentuje ponad 2000 wystawców z całego świata. Z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż godło Teraz Polska trafia do firmy MT Targi Polska za organizację targów, wystaw oraz konferencji. A statuetkę odbierze pani prezes zarządu Urszula Potęga. Zapraszamy. Szanowni Państwo, każdy z laureatów przyczynia się do promowania pozytywnego wizerunku Polski i swoich własnych produktów na świecie, to rzecz jasna. Taka jest idea programu Teraz Polska. A pewne wydarzenia już dwukrotnie były wymienione i opisywane bardzo skrupulatnie przez m.in. samo CNN. To prawda, proszę Państwa. Krakowskie Targi Bożonarodzeniowe to impreza, która od lat cieszy się ogromnym powodzeniem. I nic dziwnego, jest to bowiem ogromne przedsięwzięcie, gdzie wydarzenia artystyczno-kulturalne przeplatają się z przedsięwzięciami handlowymi. Godło Teraz Polska za organizację targów bożonarodzeniowych na rynku głównym w Krakowie trafia do krakowskiego przedsiębiorstwa Artim. Statuetkę odbierze przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Zygfryd Roman Gawrysiak. A prosto z targów zapraszamy Państwa do sklepów ze świeżymi produktami z nabiału. Czy Państwo wiedzieliście, że największy producent i eksporter nabiału w Europie Środkowo-Wschodniej to firma z Polski? To Mleko Vita, która oferuje 800 produktów, eksportuje je do niemal 150 krajów na wszystkich kontynentach. W Polsce jest największą firmą w branży, która posiada sieć sklepów firmowych ze sprzedażą detaliczną. Zasłużoną nagrodę godło Teraz Polska dla sklepów firmowych Mleko Vita odbierze dyrektor zarządu spółdzielni mleczarskiej Mleko Vita, pan Adam Czarnecki. Zapraszamy. Polacy piją wino, oprócz mleka, jak się okazuje. Nic dziwnego, bo potrafią docenić wysoką jakość tego produktu. W wyborze ciekawych smaków z całego świata pomaga firma, która bywała już nagradzana za promowanie i kształtowanie kultury picia wina właśnie. Partner Center importuje, dystrybuuje
edukuje, inspiruje, kreuje i wdraża. A to wszystko, aby na końcu konsument posmakował starannie wyselekcjonowanego, wyśmienitego wina. Godło Teraz Polska za import i dystrybucję win butelkowych otrzymuje firma Partner Center. Statuetkę odbierze prezes zarządu, pan Krzysztof Apostolidis. Przypuszczam, że nie jeden raz zastanawialiśmy Państwo, jak to się dzieje, że kaloryfer jest ciepły. A przecież, aby ciepło zostało dostarczone do naszych mieszkań, potrzebna jest ogromna infrastruktura techniczna. W Gdyni, Rumi, Wejherowie i części gminy Kosakowo mieszkańcy mogą spać spokojnie, bo tam o dostawie ciepła decyduje zdalnie sterowany, nowoczesny system ciepłowniczych sieci i węzłów cieplnych. Produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji otrzymuje godło Teraz Polska. A statuetkę odbierze w imieniu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej prezes zarządu pan Janusz Różalski. Od razu zrobiło się cieplej na sercu, prawda? Jak najbardziej. Nie proszę nie uciekać. Wśród naszych gości są najpewniej przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, lokalnej. To właśnie do nich skierowana jest usługa nazywana Public Affairs, co w tłumaczeniu na język polski oznacza po prostu sprawy publiczne. Takie doradztwo, budowanie strategii i realizacja działań komunikacyjnych ma zadanie utrzymania trwałych relacji i stworzenie dla danej organizacji korzystnego wizerunku, a wszystko by wzmacniać rozwój. Za usługę Public Affairs godło Teraz Polska otrzymuje agencja Public Relations Vision Group. W imieniu firmy statuetkę odbierze prezes zarządu pan Jarosław Nyk. Sprawy publiczne to także sprawy dotyczące zdrowia. Świat goni nas w tak zawrotnym tempie, że czasami spokój skołatanych nerwów wymaga specjalistycznego nadzoru lekarzy, psychiatrów. Mam nadzieję, że nic nie sugerujesz. Bynajmniej. Poradnictwo psychiatryczne i psychologiczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, poradnictwo dla osób z problemem uzależnień to tylko kilka dziedzin, jakimi każdego dnia zajmuje się zespół specjalistów z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota. A godło Teraz Polska otrzymują za wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej. Statuetkę odbierze dyrektor Krzysztof Marcin Zakrzewski. Czy jest coś piękniejszego niż zdrowy, nieskazitelny uśmiech, który zachwyca prezencją? Dzisiaj na taki efekt może pozwolić sobie właściwie każdy, kto podda się kompletnej metamorfozie uzębienia w ultra krótkim czasie. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii we wszystkich dziedzinach stomatologii pozwala na wyleczenie właściwie każdego przypadku i spełnienie marzeń o pięknym uśmiechu. A takie zabiegi gwarantuje Międzynarodowy Ośrodek Kliniczny Viva Dental. Na scenę po odbiór statuetki zapraszam panią prezes zarządu Violettę Szycik. Godło Teraz Polska zostaje przyznane za kompleksowe usługi stomatologiczne Viva Dental Smile Design oraz program kształcenia podyplomowego dla lekarzy stomatologów Practiculum Implantologii. Drodzy Państwo, w ten sposób zakończyliśmy wręczanie statuetek za usługi. Przechodzimy teraz do kategorii innowacje. Powiedzenie Polak potrafi ma swoje uzasadnienie w przypadku firmy, która od blisko 2 dekad specjalizuje się w projektowaniu innowacyjnych układów scalonych. Bez pracy nie ma kołaczy, a konsekwencja popłaca.
300 milionów urządzeń elektronicznych na całym świecie, zawiera na swoim pokładzie efekt pracy firmy Digital Core Design. A dzięki wprowadzeniu kolejnego innowacyjnego produktu, rekord ten zostanie z pewnością pobity i to wielokrotnie. Z przyjemnością informujemy Państwa, że Godło Teraz Polska otrzymuje pierwszy polski komercyjny procesor 32-bitowy D32 Pro, a statuetkę bierze prezes Jacek Hanter. Milionów urządzeń. Proszę wyobrazić sobie skalę tego przedsięwzięcia. Robi wrażenie ta liczba. Druga ze statuetek trafi na Politechnikę Warszawską, gdzie równolegle z nauczaniem, a jakże, prowadzone są także prace naukowo-badawcze. Mamy na myśli Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie słusznie zauważono, że polskim systemom ciepłowniczym przyda się akumulator ciepła, który magazynuje je w okresie spadku zapotrzebowania, a dostarcza, kiedy jest potrzebne. No i tu warto zaznaczyć, że takiego rozwiązania wcześniej na świecie w ogóle nie było. Godło Teraz Polska za innowacje otrzymuje akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce. Zapraszamy po odbiór statuetki dziekana wydziału, pana profesora Krzysztofa Wojdygę. No teraz, drodzy Państwo, powinniśmy chyba stanąć na baczność, bo w naszym kraju w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa dzieją się sprawy najwyższej rangi. Proszę posłuchać. Do takich z całą pewnością należy zastosowanie nowatorskiej technologii w stworzeniu pocisku do armaty czołgu. Z pewnością większość z Państwa taką armatę już posiada, a pocisk do niej bardzo by się przydał. Więc proszę sobie wyobrazić, że dzięki penetratorowi segmentowemu jest on odporny na prężenia zginające i na tyle innowacyjny, że swoje zainteresowanie nim zgłosiły inne kraje. Godło Teraz Polska otrzymuje nabój 120-mm z bojowym pociskiem do armaty czołgu Leopard 2. Zapraszamy po odbiór statuetki dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, pana pułkownika Jacka Borkowskiego. Jak widać, przeszliśmy do spraw ciężkiej wagi, tudzież dużego kalibru. Przed nami trzy wyróżnienia dla samorządów, które inwestują w rozwój i w wyjątkowy sposób dbają o swoich mieszkańców. Na skraju Pojezierza Kaszubskiego jest miejsce nazywane Wrotami Kaszub. To tam, 800 lat temu, klasztor sióstr Norbertanek dał początek tak zwanej Żukowskiej Szkole Haftu. To naprawdę przepięknie położona gmina. Z jednej strony kultywuje historię i tradycję Kaszub, a z drugiej zdecydowanie dąży do nowoczesności, o czym świadczyć może około 4000 zarejestrowanych tam firm i ponad 34000 mieszkańców. Uroczyście ogłaszamy, że pierwszym wyróżnionym dziś samorządem jest gmina Żukowo. Po odbiór statuetki zapraszamy na scenę pana burmistrza Wojciecha Kankowskiego. Inwestowanie w infrastrukturę sportową jest najwidoczniej dobrą praktyką dbania o swoich mieszkańców, bo nie brakuje jej w gminie miejsko-wiejskiej Brwinów, położonej tylko 25 km od Warszawy. Gmina na swoje inwestycje, a w tym budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, remont zabytków, budowę przedszkola, rewitalizację parku, przeznacza od 25 do nawet 50% budżetu, a dla inwestorów gotowa jest nawet zmienić plan zagospodarowania. 15 sołectw wchodzących w skład gminy będzie z pewnością dumnych, że Brwinów właśnie został wyróżniony godłem Teraz Polska. Zapraszamy po odbiór statuetki burmistrza gminy Brwinów, pana Arkadiusza Kosińskiego. Ostatni z wyróżnionych dziś samorządów wśród wielu prestiżowych nagród otrzymał także tytuł Zielonej Stolicy Polski. To prawda, ale proszę tylko pomyśleć, że w mieście liczącym 19 tysięcy mieszkańców są dwa stadiony, dwie pełnowymiarowe hale sportowe, kilka kompleksów boisk,
kortów tenisowych, strzelnica sportowa, kręgielnia, dwa baseny i mogłabym tak jeszcze wymieniać się dużo dłużej, bo ta lista jest długa. Skoro jest strzelnica, to my dostarczamy naboje. I jeszcze parę innych rzeczy. Duże przedsiębiorstwa lubią to miasto położone w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji śląskiej, bo Bieruń im przaje. Gdyby państwo nie rozumieli, tak właśnie brzmi nowe hasło promujące miasto. Bieruń ci przaje, czyli Bieruń ci sprzyja i dobrze życzy. Proszę państwa, wyróżnienie godłem teraz Polska w kategorii samorządy otrzymuje miasto Bieruń, a statuetkę odbierze burmistrz pan Krystian Grzesica. A zatem, drodzy państwo, wszystko jasne. Poznaliśmy wszystkich laureatów konkursu Teraz Polska w kategoriach innowacje, usługi i samorządy. Gratulujemy państwu, bardzo dziękujemy. Dziękujemy także wręczającym. I prosimy o powrót na miejsce. A przed nami, drodzy państwo, wyjątkowe chwile. Już niebawem bowiem poznamy laureatów statuetek honorowych Teraz Polska dla wyjątkowych wydarzeń i inicjatyw promujących Polskę. Statuetki zostaną wręczone przez wiceministra Adama Hamryszczaka i prezesa Krzysztofa Przybyła. Raz jeszcze zapraszamy na scenę. Drodzy państwo, kiedy widzimy godło Teraz Polska, wiemy, że oferowane usługi i produkty zostały wnikliwie ocenione i wyróżnione. Czujemy się bezpieczniej. Wszyscy powinniśmy się zatem tak czuć i tak reagować na znak QAFP, który jest umieszczony na produktach spożywczych. To jasna informacja, że produkt jest polski i poddany bardzo restrykcyjnej kontroli jakości na wszystkich etapach produkcyjnych. Od 2009 roku funkcjonuje w Polsce system stworzony przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, którego zadaniem jest ochrona polskich produktów i podkreślenia ich walorów. Honorowe wyróżnienie godła Teraz Polska dla systemu gwarantowanej jakości żywności QAFP odbierze prezes Wiesław Różański. Należy zrobić, żeby w jedno miejsce ściągnąć naraz 120 tysięcy kibiców z wielu krajów, ponad 350 dziennikarzy polskich i zagranicznych i jeszcze sprawić, że wszechobecność kurzu wcale im nie przeszkadza, a wręcz jest koniecznym atrybutem. No już pewnie część z państwa się domyśla. Trzeba zorganizować rajd polski, który jest drugim najstarszym rajdem na świecie, a dzięki transmisji telewizyjnej ogląda go 50 milionów widzów na całym świecie. W tym roku najlepsi kierowcy świata będą rywalizowali na trasach 23 odcinków specjalnych położonych na malowniczych Mazurach. Międzynarodowe relacje z tak urokliwych terenów będą z pewnością doskonałą promocją Polski. Uroczyście ogłaszam, że honorowe wyróżnienie godła Teraz Polska przyznane zostało rajdowi polskiemu. Statuetkę odbierze prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski. A najbliższy rajd Polski, drodzy państwo, już na przełomie czerwca i lipca. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, tej znakomitej dwójce. Bardzo dziękujemy wręczającym. Jeszcze raz państwa prosimy o brawa, bo naprawdę się należą. I prosimy o zajęcie miejsc. To jeszcze nie koniec wręczania nagród, szanowni państwo. Przejdziemy do kolejnej, bardzo zacnej kategorii. Przed nami ważny moment uroczystości, czas bowiem nagrodzić wybitnych Polaków. W tym roku po raz ósmy kapituła godła Teraz Polska dokonała laureatów konkursu Wybitny Polak. Wielu Polaków rozsianych po całym świecie poprzez swoje dokonania zawodowe i zaangażowanie przyczynia się do promowania naszego kraju. Dzięki swojej działalności stają się najlepszymi ambasadorami marki Polska. A wśród laureatów konkursu są zarówno Polacy mieszkający w kraju, jak i na stałe przebywający poza jego granicami. Osoby często znane i szanowane na emigracji, ale wciąż anonimowe w ojczyźnie. Do tej pory tytuł wybitnego Polaka otrzymało 18 osób. Przypomnijmy sobie ich nazwiska.
Do grupy tych wybitnych osobistości dziś dołączy dwóch kolejnych laureatów. Za chwilę wręczymy im statuetki, a o ich wręczenie poproszę pana premiera Jarosława Gowina i profesora Michała Klejbera. I tak oto, szanowni państwo, fantastyczną puentą dzisiejszego wieczoru jest wyróżnienie dla wybitnego Polaka, który na tej scenie czuje się najpewniej zupełnie jak u siebie i nie należy się temu dziwić, bowiem nagrodzony zostaje dyrektor Polskiego Baletu Narodowego. Pan Krzysztof Pastor, statuetka Wybitny Polak, dołączy do jego wielu nagród. Wybitny polski choreograf o międzynarodowej renomie był solistą Polskiego Teatru Tańca Konrada Drzewieckiego. Tańczył w Teatrze Wielkim w Łodzi i w Balecie Opery w Lyonie, przez wiele lat związany z holenderskim Baletem Narodowym w Amsterdamie. W 2009 roku powrócił do kraju i stanął na czele Polskiego Baletu Narodowego. Jego choreografie znalazły się w repertuarach zespołów od Stanów Zjednoczonych po Hongkong i od Szwecji po Australię. Są ozdobą warszawskiego repertuaru baletowego. Zaledwie tydzień temu na deskach tej sceny miała miejsce najnowsza premiera baletu Jezioro Łabędzie w jego choreografii. Jest także dyrektorem artystycznym Litewskiego Baletu Narodowego w Wilnie. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie za to wyróżnienie podziękować. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało banalnie, ale patrząc na wszystkich poprzednich laureatów, muszę powiedzieć, że traktuję to wyróżnienie jako dowód uznania dla tego niezwykłego zjawiska, jakim jest Polski Balet Narodowy, bo to są artyści, którzy na to wyróżnienie zasługują. Równocześnie czując ten ogromny ciężar tego wyróżnienia, cieszę się, że będę mógł się z nimi podzielić właśnie tą statuetką. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy. Statuetka Wybitny Polak dla wyjątkowych osób promujących Polskę to kolejne z wielu wyróżnień, jakie nieustannie za swoją wyjątkową twórczość otrzymuje Jana Pekaczmarek, który na swoim koncie ma najprawdziwszego Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. To bez wątpienia jeden z najwybitniejszych na świecie kompozytorów muzyki filmowej. Stworzył ścieżki dźwiękowe do kilkuset filmów, symfoniczne utwory koncertowe, a także muzykę na scenę teatralną. Jest twórcą i organizatorem Festiwalu Muzyki i Filmu Transatlantyk. Serdecznie zapraszamy i witamy na tej scenie. Jan A.P. Kaczmarek. Nagroda jest bardzo ciężka. Ja nauczyłem się z doświadczenia, że tylko ciężkie nagrody mają wartość i dziękuję bardzo za ten ciężar. Mówiliście państwo wcześniej o zobowiązaniu. Tak to rozumiem. To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla mnie w tak znakomitym gronie. Otrzymać tę nagrodę i tak w gronie biznesu, jak w gronie twórców i tej wspaniałej liście osób, które przed chwilą państwo zobaczyli. I jest to jednak głównie zobowiązanie, aby dalej pracować wszędzie. Ja spędziłem 28 lat w Los Angeles i tam pracowałem głównie w amerykańskim filmie, nie tylko, pracowałem właściwie wszędzie. I zrozumiałem wtedy, jak wielką wartością jest Polska. Przede wszystkim przyjechałem tam już jako ukształtowany mężczyzna, miałem 36 lat i przywiozłem ze sobą mój bagaż, czyli polską historię, polską literaturę, polską sztukę, wszystko co polskie. I to dało mi tożsamość, to dało mi siłę i to dało mi też, mi się wydaje, ten sukces, dlatego że tożsamość to jest charakter, a charakter ma tę wielką siłę, że przyciąga innych, że jeżeli ktoś usiłuje się upodobnić do podłoża, na którym się znalazł i zniknąć, to będzie niezauważony, będzie czuł się bezpiecznie, ale to bezpieczeństwo będzie oznaczało też, że się rozpuści. Ja też obserwuję bardzo uważnie naszą polską historię z perspektywy głównie Ameryki i jestem bardzo dumny, że zbudowaliśmy w ciągu tak niewielkiego czasu demokrację i siłę i nadzieję, która jest czymś ciągle nowym i czym się bardzo cieszymy. Ja jednocześnie widzę, że żyjemy w czasach bardzo niespokojnych i to, co jest nam dane i nasza ambicja, nasza pasja, nasz sukces, aby mógł trwać, musi być mądrze kultywowany, że musimy w tej sytuacji, jakiej jest niestabilna Europa czy Stany Zjednoczone, które idą w nowym kierunku,
abyśmy mogli znaleźć na swoją własną mądrość, głównie polegającą na tym, że jeżeli się spieramy, to spierajmy się uczciwie i ze świadomością, że Polska jest naszą wartością wspólną. Chciałem podziękować wszystkim, którzy mi, mojej drodze, pomogli. Dziękuję obecnym tu mojej żonie Aleksandrze, moim dzieciom i przyjaciołom, którzy porzucili bardzo odległe miejsca i zajęcia bardzo miłe, żeby tu być, siedzieć z nami i sprawić, że czuję się bardzo komfortowo. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. Jana Apeka-Czmarek i Krzysztof Pastor, nagrodzeni statuetką Wybitny Polak. Wielkie gratulacje dla laureatów i bardzo prosimy o pozostanie na tej scenie, ponieważ, drodzy Państwo, wszystkie już statuetki w tegorocznej edycji konkursu Teraz Polska zostały wręczone, a zatem zgodnie z zapowiedzią zapraszamy teraz do wspólnego pamiątkowego zdjęcia wszystkich laureatów, obowiązkowo ze statuetkami. Zapraszamy Państwa. Godła Teraz Polska Anno Domini 2017. To wspólne zdjęcie to taka obowiązkowa pamiątka z gali Teraz Polska. Jakże piękna. Pomoże częściej wracać do tych pięknych chwil i wzruszających momentów, które miały miejsce tego wieczoru. A oni wszyscy to bohaterowie tego wieczoru. Tak jest. Przypomnijmy, że to już 26 taki wieczór. Tyle lat liczy sobie właśnie ten znak, to godło, które jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych przez Polaków. Gwarantuje jakość i bezpieczeństwo, o czym mówiliśmy wielokrotnie. To znak doskonałej jakości produktów, usług, najwyższej klasy innowacji. Myślę, że teraz z Państwa strony znakomita publiczności należą się dla bohaterów naszego wieczoru, dla najlepszych z najlepszych, dla laureatów konkursu Teraz Polska. Wielkie brawa! Bardzo pięknie Państwu dziękujemy w takim razie za obecność dzisiejszego wieczoru i na tej scenie, za te piękne uśmiechy. Jeszcze raz gratulujemy. I bardzo prosimy o powrót na swoje miejsca. Bo co prawda część oficjalna dzisiejszej uroczystości właśnie dobiega końca. To już za chwilę część artystyczna. Ale jeszcze przedtem pragniemy bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wsparcie przy organizacji tej dzisiejszej uroczystości sponsorom, firmie Fakro i Pruszyński oraz wszystkim patronom medialnym, a szczególnie Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu. A my z Agatą bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za ten wspaniały czas, pełen emocji. Dziękujemy za to, że jesteście, za to, że 26 lat po tym, jak narodziła się myśl, aby stworzyć godło Teraz Polska, wciąż są fantastyczni ludzie, fantastyczne firmy i fantastyczne instytucje, które zaskakują nas swoimi pomysłami, produktami, rynkową pozycją, którą budują w pocie czoła i że co roku możemy się tutaj spotykać, nagradzając i doceniając kolejne firmy. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten wspaniały, piękny wieczór. To dzięki Państwu, właśnie dzięki laureatom konkursu Teraz Polska, możemy być coraz bardziej dumni z naszego kraju. Gdzieś przebywając za granicą i mogąc pokazać naszym znajomym, czasem cudzoziemców, popatrz, to jest polski produkt. On powstał w Polsce. Najlepsi z najlepszych. Dzisiejszego wieczoru poznaliśmy ich po raz kolejny. Laureaci Teraz Polska.